Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Bonczyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate ⁇ łamane na podcast wojenny Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie by coffee ⁇ łamane na podcast wojenny Historia. Norbert, chciałbym, żebyśmy cię poruszyli jeden z największych mitów II wojny światowej. Mocno utarty w naszej świadomości, zwłaszcza po wschodniej stronie Odry, że główny ciężar walki z Niemcami podczas II wojny światowej niósł na sobie Związek Radziecki. Natomiast alianci obiecali, że a to otworzą front w 1942, a to w 1943, a to w 1944, w końcu otworzyli. I tak naprawdę ten drugi front przez wiele lat nie istniał w Europie. Ale czy rzeczywiście jest to prawda? Czy tak naprawdę drugi front został otworzony dopiero 6 czerwca 1944 roku? Czy może jednak wcześniej? Dokładnie tak. W czasach PRL-u, jak byliśmy w tzw. bloku wschodnim, no to oficjalna wykładnia, oficjalna polityka historyczna musiała być zbieżna z polityką, która była głoszona w Związku Radzieckim. No i ponieważ Związek Radziecki poniósł kolosalne straty w II wojnie światowej, jakby był tym aliantem wielkiej koalicji, który przez wiele lat rzeczywiście niósł na sobie główny ciężar walki z armią niemiecką, no to po wojnie historycy i propagandziści radzieccy, Starali się jeszcze bardziej uwypuklić własny wysiłek zbrojny, który faktycznie był ogromny, ale jednocześnie starali się marginalizować i minimalizować wkład aliantów, żeby zbudować, jakby napisać tę historię II wojny światowej troszeczkę na nowo, udowodnić taką polityczną tezę, że Związek Radziecki właściwie zwyciężył Niemcy sam. To była zresztą taka charakterystyczna cecha propagandy radzieckiej. Pamiętam, jak się na przykład czytało wspomnienia, rodziny Rokosowskiego, marszałka Rokosowskiego, Polaka w służbie Armii Czerwonej, marszałka Armii Czerwonej, a potem marszałka Polski w czasach początkowego PRL-u, no to nawet wspomnienia rodziny są takie, że Rokosowski, który sam doświadczył na przykład prześladowań w latach Wielkiej Czystki, w latach 30., no to on nie oceniał Stalina Ponieważ po wojnie mówił, że Stalin przekracza jego rokosowskiego pojmowanie, ponieważ Stalin zwyciężył faszyzm. To była takie próba pokazania, że Związek Radziecki właściwie tych Niemców pokonał sam i bez troszeczkę pomocy aliantów. Po wojnie, jak starano się umniejszyć wpływ Brytyjczyków i Amerykanów na to wspólne, kolektywne zwycięstwo i uwypuklić przede wszystkim to, że to dzięki Armii Czerwonej zwyciężono Niemcy. Ta historiografia też podkreślała. Tą irytację Stalina, który czekał i czekał na ten drugi front. Tak naprawdę Rosjanie byli, zwłaszcza w roku 1941-1942 bardzo ciężkiej sytuacji, oni przyjmowali na siebie faktycznie ten główny ciężar walki z Niemcami i domagali się od aliantów jak najszybszego otwarcia tego troszkę mitycznego drugiego frontu, żeby Niemcy zostali zmuszeni do walki na dwa fronty. Z początku w takim troszkę desperacji żądali tego drugiego frontu już w roku 1942, no potem nastawiali się, że ten drugi front zostanie otwarty w roku 1943 i byli bardzo rozczarowani informacjami, że ani w 1942, ani w 1943 roku Wojska Aliantów Zachodnich nie wylądują w Europie, w rozumieniu, we Francji, jako na tym głównym teatrze działań wojennych w Europie Zachodniej. I to jakby miało budzić, i zresztą budziło faktycznie, i i gorycz w Moskwie, że ani w roku 1942 i roku 1943 ten front nie powstaje. Zresztą z jednej strony, żeby nie było żadnych wątpliwości. Większość żołnierzy niemieckich, która zginęła w drugiej wojnie światowej, została zabita przez żołnierzy Armii Czerwonej. I jest niezaprzeczalnym faktem to, że armia niemiecka ugrzęzła w Związku Radzieckim i że fakt, że Armia Czerwona wiązała główne siły Wehrmachtu pozwolił ostatecznie relatywnie szybko ten Wehrmacht Pokonać. I na Zachodzie pełna była tego świadomość, to bardzo ładnie Churchill w swoich pamiętnikach opisał. Użył takiego literackiego porównania, że dzięki Armii Czerwonej niemiecki potwór wojskowy wyzionął ducha. I to jest prawda, ale po pierwsze nie jest to cała prawda. I w tej narracji jest bardzo wiele ale. Myślę, że temu zagadnieniu, w ogóle jakim sposobem Armia Czerwona wkroczyła w końcu w maju 45, w kwietniu i maju 45 roku do Berlina, jakim sposobem, pomimo utraty kilkudziesięciu milionów obywateli, Związek Radziecki się nie zapadł i nie zawalił od środka, tak jak to było na przykład w wyniku Rosji carskiej, która przegrała I wojnę światową. Jak to się stało, że Armia Czerwona weszła do Berlina w 45 roku? Na ile to była zasługa Armii Czerwonej, a na ile to była słabość Wehrmachtu? To poświęcimy temu w najbliższym czasie osobny odcinek. Natomiast dzisiaj chciałbym przybliżyć zagadnienie pojęcia samego drugiego frontu, bo kiedy 6 czerwca 1944 roku alianci wylądowali w Normandii, to oni nie otworzyli drugiego frontu w Europie. Można by powiedzieć, że otworzyli czwarty albo piąty. I nie jest prawdą, jak próbowano nam to wmawiać, że ten drugi front powstał w roku 1944. I to nie jest prawda, że tylko armia czerwona dźwigała na sobie główny ciężar walki z Wehrmachtem, bo gdyby to była wojna tylko pomiędzy Rzeszą Niemiecką a Związkiem Radzieckim, a nie wojna Rzeszy Niemieckiej z Wielką Koalicją, to Stalin i Związek Radziecki by tej wojny nie wygrali. To w takim razie kiedy powstał ten drugi front? Tak naprawdę. Tak naprawdę drugi front to powstał 22 czerwca 1941 roku, kiedy Hitler wyruszył na wschód. I on był pierwszym lub drugim frontem w zależności od tego jak na to spojrzymy. Dla całości Niemieckiego państwa toczącego wojnę światową, opanowanie nad Europą, był to pierwszy front ten na wschodzie tylko w latach 41-42. W zależności od rodzajów sił zbrojnych Wehrmachtu, front wschodni był główną areną zmagań. W różnym okresie czasu. Dla Kriegsmarine, niemieckiej marynarki wojennej, Front Wschodni był głównym obszarem walki tylko przez ostatnie miesiące wojny w 1945 roku, a wcześniej to był dla niemieckiej marynarki wojennej Front drugorzędny. Dla Luftwaffe Front Wschodni był główną areną zmagań, tak naprawdę tylko przez rok 1941, częściowo rok 1942. I tylko dla Armii Lądowej, dla Heer, jeśli chodzi o Wehrmacht, Front Wschodni był w latach 41-44 główną areną zmagań, ale to roku tylko 44. Bo w roku 1944, kiedy rzeczywiście już alianci wylądowali w Normandii, a potem zdobyli Francję, to nawet na poziomie wojsk lądowych 50% żołnierzy niemieckich wojsk lądowych walczyło gdzieś indziej, a nie na froncie wschodnim. W przypadku marynarki wojennej to było 90% zaangażowania gdzie indziej. W przypadku Luftwaffe to w roku 44 to było 75% walki gdzie indziej. Innymi słowy, w latach 44-45 Niemcy jakby odwrócili się plecami od Armii Czerwonej, a rosnąca wciąż siłę i odbudowująca swój potencjał Armia Czerwona raczyła to wykorzystać bardzo skutecznie, wkraczając w końcu do tego Berlina, Wiednia czy Królewca. Natomiast to już są lata 44-45, gdzie ewidentnie mamy już wojnę Niemców na wiele frontów. Natomiast drugi front w Europie to jest rok nie 44 i nie lądowanie w Normandii, tylko to jest rok 43. I to jest ten element historii II Wojny Światowej, który umyka często badaczom ze wschodniej Europy. Znaczy my wciąż w jakimś zakresie postrzegamy badania, czy historię II Wojny Światowej w takim systemie, w jakim narzucono nam go jeszcze w czasach PRL-u. Że to ta Francja jest tym drugim frontem, że ta Normandia jest tym drugim frontem. Inaczej niż patrzymy na to, niż anglosasi, niż Amerykanie, czy Brytyjczycy, dla których na przykład wojna na morzach jest frontem samym w sobie i słusznie, nie do Przestrzegamy również tu u nas jakby znaczenia wojny powietrznej, która jest frontem sama w sobie. I wreszcie, co jest najbardziej charakterystyczne, lekceważymy południowy odcinek Europy, kampanię bałkańsko-apenińską, czyli walki we Włoszech i na Bałkanach. Nazywamy to drugorzędnym obszarem działań i on rzeczywiście w wymiarze operacyjnym czy strategicznym był od pewnego momentu Drugorzędnym obszarem działań, ale to nie znaczy, że drugorzędny obszar działań nie generuje zaangażowania sił i środków. Wprost przeciwnie, często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo fundamentalną zmianą w Europie w stosunku sił było wypadnięcie Włoch we wrześniu 1943 roku. Bo jeżeli gdzieś szukamy w wymiarze strategiczno-operacyjnym tego Momentu przełomowego to będzie tak naprawdę nie 6 czerwca 1944 roku, ale 8-9 września roku 1943. To jest przełom. Scharakteryzujmy może w takim razie te fronty, które już wymieniłeś, czyli zarówno ten morski, front wojny powietrznej i tą południową Europę. Jak bardzo te fronty angażowały niemieckie siły? No, zacznijmy może od frontu morskiego. Kriegsmarine była najmniejszą częścią Wehrmachtu, ale nie można lekceważyć wysiłku, jakie Rzesza wkładała w rozwój swojej marynarki wojennej. Jeżeli sobie uświadomimy to, że Niemcy zbudowali lub podjęli wysiłek budowy prawie 1,5 tysiąca okrętów podwodnych. Przypominam, że czołgu Tygrys 1 zbudowali 1350 sztuk. Oni zbudowali więcej okrętów podwodnych niż czołgów ciężkich Tygrys. I to pokazuje skalę wysiłku przemysłowego państwa. Kriegsmarine w zależności od okresu wymagała od 20 do 30% ropy naftowej, jakie pozyskiwała armia niemiecka dla swojego Bezpośredniego wykorzystania. Oczywiście to nie była benzyna, to w większości był mazu czy ropa naftowa jako taka. Natomiast no, Kriegsmarine generowała dosyć duże wymagania pod względem zaangażowania surowców, zaangażowania przemysłu. Czyli to był może pod względem liczby żołnierzy nie jakiś imponujący rodzaj sił zbrojnych, ale pod względem zaawansowania technicznego niezwykle wymagający. I tak jak powiedziałem, Kriegsmarine od początku, czyli od czerwca 1941 roku, nie walczyła przede wszystkim ze Związkiem Radzieckim. Ona walczyła, Przede wszystkim z aliantami wielkiej bitwie o Atlantyk, która to bitwa o Atlantyk pochłaniała bardzo duże zasoby Rzeszy. To znaczy, gdyby Niemcy mieli wolną rękę na zachodzie i nie musieli toczyć wojny z wielką koalicją, z Wielką Brytanią i Francją, to prawdopodobnie po pierwsze Niemcy znacznie zmniejszyliby zaangażowanie przemysłowe w rozwój marynarki wojennej. Oni i tak w roku 1941 zdecydując się na inwazję na Związek Radziecki, drastycznie zredukowali zbrojenia na przykład w zakresie budowy okrętów nawodnych, ale nie zmienia to faktu, że w latach 1941 45 Kriegsmarine Generowała przede wszystkim bardzo duże zapotrzebowanie na sprzęt, na budowę okrętów, przede wszystkim podwodnych, oraz generowała bardzo duże zapotrzebowanie na paliwa. I to powodowało, że ta część potencjału nigdy nie mogła wystąpić na wschodzie. Czyli tutaj mamy pierwszy taki etap redukcji niemieckiego potencjału ofensywnego przeciwko Armii Czerwonej. Znaczy, żeby to wyraźnie wybrzmiało, nikt nie może zakwestionować faktu, że to Armia Czerwona niosła na sobie w latach 41-43 główny ciężar walki z Wehrmachtem. Natomiast trzeba sobie uświadomić to, jak wiele czynników powodowało, że Niemcy nie mogli zaangażować na froncie wschodnim tego, co by mogli zaangażować, gdyby nie byli cały czas wiązani na froncie zachodnim. Bitwa o Atlantyk była frontem samym w sobie i Niemcy przywiązywali do niego olbrzymie znaczenie, również wyrażane przez zaangażowanie przemysłu i to powodowało odciąganie części sił i środków oraz potencjału niemieckiego z frontu wschodniego. Więc Bitwa o Atlantyk była tym drugim frontem numer Jeden w naszej dyskusji, w naszej narracji w sumie i tak najmniej istotny. No dobrze, a jak było z tym frontem powietrznym? Jak no, bardzo on angażował Niemców? On był tak naprawdę kluczowy pod wieloma względami. On był bardzo kluczowy. To jest ten element w narracji propagandy komunistycznej, który był najbardziej pomijany. Ta cała dyskusja o sensie nalotów strategicznych. Poświęciliśmy temu zresztą osobny odcinek. Wojna powietrzna to był. Ten element wojny, który tak naprawdę uniemożliwił po pewnym czasie Niemcom normalne funkcjonowanie i doprowadził ich państwo do upadku, a przede wszystkim doprowadził do upadku ich siły zbrojne, ponieważ one utraciły zdolność do efektywnej projekcji sił. I to jest najważniejszy czynnik, najważniejszy wkład aliantów. Znaczy, on jest tak naprawdę ważniejszy niż lądowanie w Normandii, dlatego że najpierw sami Brytyjczycy w postaci Royal Air Force, a od roku 1942 również US Army Air Force, podjęły najpierw ograniczoną, a potem coraz bardziej rozszerzaną ofensywę powietrzną przeciwko Niemcom, niszcząc ich przemysł, niszcząc ich zaplecze, uniemożliwiając armii niemieckiej prowadzenie nowoczesnej wojny. Niemcom w pewnym momencie a. zabrakło benzyny, b. zabrakło im pocisków artyleryjskich. Na froncie wschodnim w roku 1944 na ten przykład niedobory dla artylerii niemieckiej były gigantyczne, ponieważ produkcja amunicji była w dużej mierze cięższej amunicji, była przestawiona na produkcję dla armat przeciwlotniczych broniących Rzeszy. Tak samo produkcja artylerii polowej została mocno ograniczona na rzecz produkcji artylerii ciężkiej przeciwlotniczej do Obrony Rzeszy. Priorytet otrzymało Luftwaffe kosztem wojsk lądowych. Nie tylko że alianckie bombowce niszczyły przemysł Rzeszy, że zabijały Niemców, bo pamiętajmy, że setki tysięcy niemieckich cywilów zostało również zabitych w wyniku nalotów strategicznych. Nie tylko że alianci niszczyli przeciwnika, oni wymusili na nim całkowitą zmianę strategii rozwoju sił zbrojnych, przekierowania głównego wysiłku do walki z lotnictwem nieprzyjaciela. To nie skutkowało wyłącznie rozwojem lotnictwa niemieckiego do walki z bombowcami przeciwnika, ale to również, tak jak powiedziałem, rozwój artylerii, przemysł chemiczny całkowicie przestawiony na dostarczanie materiałów wybuchowych właśnie przede wszystkim w kontekście amunicji przeciwlotniczej, a nie amunicji polowej. Ale nawet niemiecka siła ofensywna została w powietrzu złamana w wyniku tej właśnie działań. W roku 1940 Hitler miał tylko jeden front, front zachodni. Skoncentrował całe Luftwaffe w jednym miejscu i uderzył na Francję. Dzięki czemu uzyskał potężną przewagę w powietrzu, odniósł zwycięstwo. Ale gdy w czerwcu 1941 roku armia niemiecka uderzyła na wschód, to liczba samolotów Luftwaffe zaangażowana do ataku na Związek Radziecki właściwie niewiele przewyższała liczbę tych samolotów rzuconych na Polskę w roku 1939. To jest o tyle dziwne, powiem tak: w czerwcu 1941 roku Niemcy mieli sprawnych około 3500 samolotów bojowych. Mówię o samolotach sprawnych, nie mówię o samolotach, które były w ewidencji, ale nie latały. I cała trzecia flota Luftwaffe powietrzna pozostała we Francji, a X Korpus został skierowany już wówczas do Włoch, na Sycylię, celem wsparcia Włochów. I już w czerwcu 1941 roku te dwa kierunki, czyli Francja i, i Bałkany, no jeszcze Norwegia, gdzie znajdowały się elementy piątej floty powietrznej, które miały walczyć z aliantami na Morzu Północnym. No, już te elementy odciągnęły około 1000 niemieckich samolotów. Innymi słowy, Luftwaffe mogłaby rzucić o 30%. Procent więcej sił przeciwko Związkowi Radzieckiemu już w dniu agresji, gdyby te siły nie były wiązane przez aliantów zachodnich, czy to we Francji, czy właśnie we Włoszech. Rok później. Latem 1942 roku, to już nie tylko była trzecia flota powietrzna we Francji czy piąta w Norwegii, cała druga flota powietrzna walczyła już w basenie Morza Śródziemnego, a poza tym Niemcy stworzyli dowództwo środek na terenie Rzeszy, które już wówczas w roku 1942 musiało walczyć z coraz bardziej nasilającą się ofensywą aliantów w powietrzu. Wówczas już, na przykład, tylko trzecia flota powietrzna we Francji, ona miała wtedy 560 samolotów bojowych, druga flota powietrzna walcząca w basenie Morza Śródziemnego, mówimy o lipcu 1942. Roku. Ona operowała około 750 samolotami bojowymi, no i w samej Rzeszy już wtedy było około 450 myśliwców, zarówno dziennych, jak i nocnych, nakierowanych na walkę z bombowcami. I w tym momencie, na około 4500 sprawnych i niesprawnych samolotów Luftwaffe, już 2000 było zaangażowanych na froncie zachodnim lub zachodnio-południowym. To jest 40% sił Luftwaffe. Innymi słowy, kiedy Niemcy ruszali do drugiej swojej ofensywy Fall Blau w połowie 1942 roku przeciwko Związkowi Radzieckiemu, to i tak blisko połowa ich ich lotnictwa walczyła na innym froncie niż wschodni. Więc w wymiarze powietrznym ten drugi front w roku 1942 już jak najbardziej funkcjonował, ponieważ 40% Luftwaffe nie mogła być zaangażowana na froncie wschodnim, bo musiała albo walczyć we Francji, albo musiała walczyć w basenie Morza Śródziemnego. I to się tylko i tylko pogłębiało. No w maju 1943 roku, tak jak powiedziałem, druga flota w basenie Morza Śródziemnego, trzecia flota we Francji, piąta w Norwegii i dowództwo Mitte. Niemcy mieli wtedy Czyli środek. Czyli środek, tak. Niemcy mieli wtedy Luftwaffe miała wtedy około 4600 samolotów bojowych. W drugiej flocie powietrznej w basenie Morza Śródziemnego to było prawie 1000 samolotów, trzecia flota to było 700 samolotów, a myśliwców już było wówczas ponad 700 wrzeszy do obrony. No jeszcze dochodziło coś takiego jak Südost, Ost, czyli Południowy Wschód, czyli dowództwo Luftwaffe na Bałkanach. Tam było może mniej, bo 155 maszyn, ale jakby, jeżeli to wszystko sobie podliczymy, to nagle się okaże, że już w maju 1943 roku ponad Połowa Luftwaffe, bo mówimy w sumie w tych flotach, w tych dowództwach jest ponad 2,5 tysiąca samolotów, i już w maju 1943 roku ponad połowa Luftwaffe walczy gdzie indziej niż na froncie wschodnim. Więc jak nie można tu mówić o pojęciu drugiego frontu, jeżeli Niemcy większość już swojego lotnictwa muszą używać gdzie indziej niż na froncie wschodnim. I ta tendencja oczywiście będzie się pogłębiać, bo 31 maja 1944 roku, no, na tydzień przed tak zwanym oficjalnym otwarciem drugiego frontu, no to w tych wszystkich jednostkach, w tych związkach operacyjnych na froncie zachodnim i południowym, no Niemcy mieli już w tym momencie ponad 3000 samolotów. Spośród około około 5000, którymi dysponowali, ponad 3000 walczyło w maju 1944 roku gdzie indziej niż na froncie wschodnim. Przede wszystkim no, w Rzeszy, tak, tam już mamy 1650 myśliwców. To znaczy w połowie 1944 roku więcej myśliwców broniła nieba nad Rzeszą przeciwko RAF-owi i US Army Air Force niż walczyło na froncie wschodnim wszystkich niemieckich. Samolotów. Przygotowywali się też Niemcy do odparcia spodziewanej inwazji we Francji, tam również skierowano ponad 1000 samolotów. No i kiedy patrzymy na wojnę powietrzną w II wojnie światowej, to absolutnie ten drugi front zaczął się już w roku 1942. Widać wyraźnie, jak bardzo wojna powietrzna z anglosasami była dla Niemców ważna, jak bardzo ich angażowała, uniemożliwiając im pełną projekcję siły przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No bo sobie wyobraźmy, jak by wyglądała ta sytuacja, gdyby w roku 1941 Niemcy mogli użyć o 1000 samolotów. Więcej na froncie wschodnim? Jak by wyglądała sytuacja, gdyby nie musieli pod koniec 41 roku wycofać dużej części lotnictwa spod Moskwy, by ratować Włochów? Jak wyglądałaby sytuacja w połowie 1942 roku, przede wszystkim ich możliwości ofensywne, gdyby w tym momencie już 40% ich lotnictwa, 2000 samolotów walczyło gdzie indziej? Tak, przecież Niemcy, gdyby nie mieli frontu zachodniego czy południowego, to mogliby w roku 1942 de facto dwukrotnie zwiększyć swoją skuteczność, efektywność w powietrzu przeciwko Armii Czerwonej. Czyli w powietrzu już w roku 1942 był drugi front, a w roku 1943 czy w roku 1944, tym drugim frontem, tym, nazwijmy to w cudzysłowie mniej ważnym, to właśnie był Front Wschodni. To tam Niemcy w powietrzu jakby przestawili się na to, że to jest dla nich już front drugorzędny w wymiarze zaangażowanych sił, bo rzucili wszystko do walki z lotnictwem alianckim. Tak więc w wymiarze wojny powietrznej to wojna na wschodzie była w dużej mierze drugim frontem, a nie jakby zaangażowanie na zachodzie. No i dochodzimy do tego, Elementu kluczowego, czyli do działań wojsk lądowych. No właśnie, i tutaj tak jak mówisz, bardzo niedoceniany w naszej części Europy front włosko-bałkański. Jak dużą rolę odgrywały po pierwsze Włochy w niemieckim systemie toczenia wojny, że tak to nazwę, i jak dużą rolę odgrywał ten front lądowy na południu Europy? Włosi są troszkę niedocenionym sojusznikiem Hitlera. To znaczy, armia włoska przystąpiła do II wojny światowej kompletnie do tej wojny nieprzygotowana. To zresztą jest niesamowite mowita historia, na przykład flota, która miała bardzo ograniczone zasoby paliw, w związku z tym była nieefektywna, nie mogła prowadzić dużych, zdecydowanych działań operacyjnych ze względu na drastyczne braki paliw, czy na przykład, zupełne kuriozum, włoskie lotnictwo torpedowe, nie posiadające praktycznie żadnych torped. Tak byli gotowi do wojny w roku 40, ale Włosi, trak... znaczy, do Włochów przylgnęły różne opinie, często bardzo niesprawiedliwe łatki, wynikające troszkę z niezrozumienia tego, jakim potencjałem Włosi dysponowali. To znaczy, czy Włochy były państwem relatywnie dużym, ludnym i mającym na papierze wielkie siły zbrojne, ale oni nie posiadali rezerw materiałowych, w rozumieniu przede wszystkim dostępu do paliw płynnych, co było absolutnym niezbędnym elementem toczenia wojny przy użyciu nowoczesnych środków walki. Niemcy musieli ich ciągle wspierać, to znaczy niemiecka gospodarka, niemieckie rezerwy paliwowe musiały być częściowo wykorzystywane do wsparcia włoskiego sojusznika. Ale Włochów się nie docenia w innym aspekcie. Otóż w latach 40-43, na lądowym polu walki to właśnie Włosi skupiali na sobie główne zaangażowanie wojsk anglosaskich, najpierw armii brytyjskiej, jasne. Kampania we Afryce to pod względem użytych sił i środków nie była operacja w żaden sposób porównywalna do ogromu frontu wschodniego ale jednak Włosi angażowali bardzo stronę brytyjską w wymiarze morskim, powietrznym i ostatecznie również lądowym, no bo od momentu lądowania w Afryce Północnej, w Maroku, w Algierii, potem desant na Sycylię, no to te siły aliantów zachodnich coraz bardziej rosły. O ile alianci nie czuli się jeszcze na siłach lądować we Francji, o tyle uważali, że zaatakują to miękkie podbrzusze Europy, jak mawiał Czechy, czyli najpierw wyeliminują z wojny Włochów, co im się zresztą właśnie we wrześniu 1943 roku udało. Dopóki jednak istniał... Włoski sojusznik. Niemcy angażowali na poziomie wojsk lądowych relatywnie niewielkie siły. Na froncie południowym. Zresztą sami Niemcy jeszcze przed wojną uważali, że ich zwycięstwo lub klęska w tej wojnie dokona się na lądzie, ponieważ Niemcy są państwem typowo kontynentalnym i żeby zwyciężyć Niemcy, to zresztą również amerykańscy czy brytyjscy analitycy to podkreślali, aby zwyciężyć Niemcy, trzeba było ich zwyciężyć w bitwie lądowej. I jakby ten główny ciężar brała na siebie przez wiele lat rzeczywiście Armia Czerwona. Ale w roku 41 czy w roku 42 inicjatywa należała zasadnie. Do Wehrmachtu, a nie do Armii Czerwonej. Również w roku 1943 Wehrmacht podjął ostatni wysiłek, ostatnią próbę utrzymania inicjatywy strategicznej w bitwie pod Kurskiem. Bitwę, którą przegrał, i od tego czasu rozpoczął się ostateczny odwrót Niemców. Na zachód, jak się zaczęli cofać, tak już się cofali aż do Berlina. Ale często nie docenia się tego, co, albo nie rozumie się tego, co właściwie wydarzyło się w tym kluczowym wrześniu 1943 roku, że ci Niemcy zaczęli się z tego frontu wschodniego cofać, cofać, aż się cofali do tego Berlina. Kluczowe wydarzenia rozegrały się w dwóch miejscach, właśnie we wrześniu 1943 roku. Po pierwsze, poddały się Włochy i ten dotychczasowy sojusznik Hitlera, który wiązał siły anglosasów, wypadł. A Włosi to nie tylko Półwysep Apeniński. Włosi to również strefa okupacyjna w południowej Francji, a przede wszystkim to są podstawowe siły okupacyjne na terenie Jugosławii, Albanii, Grecji. Armia włoska znajdowała się w tych wszystkich państwach, okupowała mniejszy lub większe obszar tych państw, no i te wojska wypadły, to jest wrzesień 1943 roku, i w tym samym czasie na froncie wschodnim na Ukrainie, w pasie radzieckiego frontu centralnego, między 26 sierpnia a 3 września 1943 roku, a więc w tym samym czasie, bo przypomnijmy, że alianci zachodni lądują na półwyspie Apenińskim na najpierw robią to brytyjczycy 3 września, a potem 8-9 września mamy lądowanie pod Salerno na południu od Neapolu. No i otwiera się ten front włoski, który z jakiegoś powodu nie jest określany w historiografii jako drugi front europejski, mimo że jako żywo lądowe działania bojowe będą się toczyły na terenie kontynentu europejskiego przy użyciu sił brytyjskich i amerykańskich, a potem także innych, między innymi Drugiego Korpusu Polskiego. No ale Niemcy na froncie wschodnim nie pękają Bezpośrednio w czasie bitwy pod Kurskiem. Ona się zakończyła 23 sierpnia 1943 roku w takich warunkach, że Niemcy zdołali jako tako ustabilizować front. Ale bitwa Kurska nie zakończyła się żadną pauzą operacyjną. Armia Czerwona wyprowadzała wciąż w różnych punktach frontu wschodniego nowe ofensywy. I na przełomie sierpnia i września 1943 roku wyczerpało to niemieckie możliwości blokowania i reglowania frontu. W pasie frontu centralnego na północ od ukraińskiego miasta Sumy na przełomie na przełomie sierpnia i września 1943 roku pękł niemiecki front. I Niemcy w kolejnych dniach i tygodniach zaczęli stopniowo cofać się w kierunku Dniepru. Rozpoczęli dużą operację strategicznego odwrotu za dużą przeszkodę wodną. I tutaj jest to kluczowe zagadnienie. Otóż dlaczego pękł niemiecki front pod Sumami i na północ od Sum na przełomie sierpnia i września 1943 roku? Jak to się stało, że nagle Armia Czerwona uzyskała taką przewagę liczebną i taką przewagę operacyjną, że zdołała przejąć inicjatywę strategiczną no i po raz pierwszy od początku wojny prowadziła operacje zaczepne z takim rozmachem. To Niemców było już po prostu za mało, zabrakło im sił. Ale dlaczego akurat tam i dlaczego we wrześniu 1943 roku? No właśnie, dlaczego Niemcom zabrakło nagle na froncie wschodnim we wrześniu 1943 roku sił, skoro Wehrmacht liczył wówczas 10 milionów Żołnierzy i Hitler miał pod ręką w różnym stadium organizacji, jakości i tak dalej prawie 300 dywizji. Jakim cudem taka potęga wojskowa? Przypominam, że Wehrmacht liczył wówczas tyle samo żołnierzy, co Armia Czerwona. Zaraz, to czemu Niemcom zabrakło tych żołnierzy i czołgów, a Rosjanom nie? Czołgów im poniekąd zabrakło dlatego, że źle zarządzali swoim przemysłem zbrojeniowym i nie potrafili go przestawić na produkcję totalną, tak jak zrobili to Rosjanie. Ale żołnierzy nie miało prawa im zabraknąć, bo tak jak powiedziałem, we wrześniu 1940. Roku Hitler miał tyle samo żołnierzy co Stalin, tyle tylko, że Hitler stracił właśnie Włochów i armia niemiecka nie wysłała swoich strategicznych rezerw na Ukrainę, żeby załatać dziurę po bitwie pod Kurskiem. Ona wysłała te strategiczne rezerwy na południe i wysłała tam 50 związków taktycznych. To jest ten przełom wojnie, którego historiografia radziecka nie chciała zauważyć. No bo Niemcy, po pierwsze, musieli zaatakować armię, musieli podjęli taką decyzję, to była ich suwerenna decyzja. Zaatakowali Włochów, zaatakowali, rozbroili armię włoską, wzięli żołnierzy włoskich do niewoli. To była gigantyczna operacja, którą toczono na obszarze całej południowej Europy. To no bo to dzisiaj się tak lekko mówi: Niemcy rozbroili armię włoską. Ale to oznaczało działania bojowe lub działania quasi-bojowe w południowej Francji, na terenie całego Wyspuła Panińskiego, na Korsyce, na Sardynii, na terenach byłej Jugosławii, w Albanii, w Grecji. Olbrzymi obszar operacyjny, w który Niemcy zaangażowali 50 dywizji, w tym wszystkie swoje odwody strategiczne które odbudowali latem 43 roku po Stalingradzie w Stalingradzie Niemcy stracili trzy dywizje pancerne 14 dywizję pancerną, 16 dywizję pancerną i 24 dywizję pancerną stracili też trzy dywizje piechoty zmotoryzowanej, teraz już nazywane grenadierami pancernymi, stracili wiele dywizji piechoty i część tych związków taktycznych została latem 43 roku odbudowana i gdzie one się wszystkie znalazły? No one się wszystkie znalazły na Bałkanach, we Włoszech do samych Włoch Niemcy wprowadzili 40 dywizji. To się tak mówi, że front włoski był drugorzędny, no bo niemiecka 10 armia, no to ona wystawiła przeciwko aliantom w poprzek Półwyspu Apenińskiego tylko 10 dywizji. To jest prawda, tylko że we Włoszech nie było jednej niemieckiej armii, były dwie. 10 i 14. I 10 dywizji walczyło na froncie przeciwko aliantom, a 30 innych dywizji pilnowało całego wybrzeża Półwyspu Apelińskiego i całych Włoch, ponieważ Niemcy nie wiedzieli, czy alianci zaraz nie wywiną im numeru i nie tylko wylądują pod Salerno, ale na przykład wylądują w Rzymie, a może w Genui, a może w Wenecji. Kessler który dowodził Niemcami we Włoszech, nie miał zielonego pojęcia, jaka jest realna możliwość aliantów w tym zakresie, więc linearnie obsadził całe Włochy swoim wojskiem. I tylko jedna czwarta wojska walczyła bezpośrednio na froncie, reszta pilnowała wybrzeża. I tych właśnie 50 dywizji zabrakło Niemcom na Ukrainie. Dokładnie tak. Roku. Bo gdyby nie lądowanie na Sycylii, gdyby nie upadek Włoch, znaczy upadek przejściem Włoch na stronę aliantów, który przypomnę nie tylko skutkował tym, że odpadły Włochy, ale no, Niemcy mieli problem na całych Bałkanach, bo trzeba było tych Włochów rozbroić i coś zrobić z tymi terenami Niemcami trzeba było teraz okupować całą Grecję, obsadzić Albanię, część Jugosławii, południową Francję i same Włochy. Więc to zaangażowanie. 50 związków taktycznych. I to nie tak, że to były jakieś tam drugorzędne jednostki. Niemcy wiosną i latem 1943 roku odbudowywali na terenie Rzeszy swoje rezerwy strategiczne. I te rezerwy strategiczne późnym latem 1943 roku nie zostały wysłane na front wschodni. One poszły na południe, a to często były tak zwane dywizje stalingradzkie. To znaczy one nosiły przydomek stalingradzkie, bo były odbudowywane na pamiątkę i część dywizji zniszczonych przez Armię Czerwoną w Stalingradzie. Gdyby nie wydarzenia we Włoszech, gdyby nie wydarzenia w Grecji czy Albanii, to we wrześniu 43 roku Manstein dostałby 30-40 nowych dywizji i żadnego przełamania na Dniepr Armia Czerwona by nie zrobiła, bo Niemcy już wówczas zaczęli walczyć na wiele frontów i już od połowy 43 roku ekwiwalent ponad 100 związków taktycznych wojsk lądowych musiał robić coś innego niż walczyć na froncie wschodnim. Ale o ile w roku 41 czy 1942. Na przykład taka Francja była raczej obszarem poligonowym, gdzie Niemcy odtwarzali dywizje. Oczywiście one pełniły funkcje przeciwdesantowe również, tak jak pod Diep mieliśmy tego przykład w roku 42, ale zasadniczo Francja była traktowana jako drugorzędny obszar operacyjny dla Niemców. O tyle w roku 1943 to zaczęło się w ten sposób zmieniać, że nie tyle co Francja, co właśnie południowa Europa zaczęła wciągać również HER, czyli niemieckie wojska lądowe, w walkę lub w działania okupacyjne. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak duże siły Niemcy angażowali po prostu do okupacji. Czyli nawet jeżeli nie mieliśmy walki, no to mieliśmy setki tysięcy żołnierzy, tak? Setki tysięcy żołnierzy w Generalnym Gubernatorstwie, setki tysięcy żołnierzy w Norwegii, setki tysięcy żołnierzy we Francji, setki tysięcy żołnierzy na Bałkanach, setki tysięcy żołnierzy we Włoszech. No i jeżeli na przykład na kierunku włosko- bałkańskim we wrześniu 43 roku Niemcy musieli zaangażować ekwiwalent nawet do 10 dywizji pancernych bądź grenadierów pancernych, no to była to siła porównywalna walna z tym, czym Einstein zaczynał cytadelę. Innymi słowy, już we wrześniu 1943 roku frontowi wschodniemu zabrakło tlenu gwałtownie. Niemieckiemu frontowi, frontowi wschodniemu. Niemieckiemu frontowi wschodniemu gwałtownie zabrakło tlenu, ponieważ posypali się Włosi i Niemcy nie tylko musieli walczyć z aliantami. Oni musieli okupować to wszystko, co do tej pory okupowali Włosi i rozbroić setki tysięcy żołnierzy włoskich. To zajęło Niemcom czas, który bardzo skutecznie wykorzystała Armia Czerwona do serii swoich zwycięstw na Ukrainie i już wówczas mówimy o drugim froncie w Europie, bo o ile liczba dywizji niemieckich zaangażowanych w bitwy od Monte Cassino czy Rzym była z punktu widzenia frontu wschodniego relatywnie niewielka, to a. bardzo dużo niemieckich dywizji i tak stało na tyłach, w związku z czym tak jak powiedziałem, jedna trzecia tylko niemieckich dywizji, które były we Włoszech w ogóle walczyły, reszta pilnowała wybrzeża cały czas, ale jest jeszcze druga sprawa. Dowóz amunicji. Wojska niemieckie walczące we Włoszech na przykład zimą 44 roku miały priorytet w dostawach Amunicji kosztem frontu wschodniego. A dlaczego? A dlatego, że Hitler i niemieccy generałowie uważali, że zagrożenie ze strony aliantów zachodnich jest większe niż ze strony Armii Czerwonej, ponieważ Armia Czerwona wciąż była daleko z punktu widzenia niemieckiego postrzegania, a alianci zachodni byli coraz bliżej. I w grudniu 1943 roku, a więc pół roku przed Normandią, Hitler podpisał dyrektywę nr 51. Ta dyrektywa nie mniej, nie więcej tylko mówiła, że teraz najważniejszym wrogiem są alianci zachodni. I należy zbierać siły i środki do walki z nimi, głównie we Francji, a front wschodni, no, musi poczekać. Najpierw musimy zwyciężyć aliantów, odeprzeć ich desant, a dopiero potem wrócimy siłami głównymi przeciwko Rosjanom. To może podsumujmy w takim razie. Od kiedy zaczyna się tak naprawdę otwieranie tego drugiego frontu? Na morzu zaczyna się w roku 41. W powietrzu otworzył się w roku 42. Na lądzie otworzył się w roku 43. A Normandia to jest już kropka nad i. To jest takie w Bicie gwoździa, ostatecznego, finałowego gwoździa w niemiecką trumnę, bo zanim alianci, Amerykanie i Brytyjczycy wylądują w Normandii, to najpierw porażą niemiecki przemysł, przede wszystkim porażą niemiecki przemysł paliwowy. I lądując w Normandii, właściwie będą już pewni zwycięstwa, ponieważ Osłabili na tyle niemiecki potencjał, że Niemcy mają wciąż miliony żołnierzy, ba, mają tysiące czołgów i samolotów, ale nie mają już sprawnego systemu państwa, które potrafi siłom zbrojnym jako machinie zapewnić. Właściwego zaplecza logistycznego i wydajności w rozumieniu takim, jak właśnie dostęp do amunicji, dostęp do paliwa, dostęp do dobrze wyszkolonego rekruta. I to wszystko zrobili alianci. Nikt nie kwestionuje tego, że Armia Czerwona brała na siebie główny ciężar walki z Wehrmachtem do roku 1944, bo w roku 44 również na lądzie to już bynajmniej nie była prawda. Ale nie możemy nazywać lądowania w Normandii drugim frontem. Dlatego, że to sugeruje, że do tego 44 roku właściwie wysiłek niemiecki przeciwko aliantom zachodnim był ograniczony. Tymczasem było dokładnie odwrotnie. I nawet na lądzie bardzo, bardzo niedocenionym właśnie elementem jest wrzesień 1943 roku, bo właśnie wtedy Armia Czerwona zaczęła swój pochód na zachód, właśnie od tego momentu, kiedy Niemcy okazało się, że nawet na lądzie, wcześniej byli związani na morzu, wcześniej byli związani już w powietrzu, a okazało się od września 1943, że tak samo już związani na froncie lądowym. I to właśnie, Wówczas zaczął się w Europie drugi front. Mam wrażenie, że udało nam się dzisiaj szturchnąć kijem chyba ten bardzo taki zatwardziały mit dotyczący drugiego frontu. Dziękuję ci ślicznie, Norbert, i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.